Za każdym razem zobaczymy atmosferę świąt. Myślę, że sukces tego filmu to właśnie te święta, o których jako pierwsi zaczynamy mówić, bo jeszcze w galeriach nie ma wystroju świątecznego, jeszcze radio nie puszcza nam świątecznej muzyki, a plakaty listów do M przypominają, że za chwilę święta. Myślę, że każda kinematografia ma swoje listy do M, swoją komedię świąteczną, a nasza jest na, myślę, takim poziomie, że nie musimy się tego wstydzić, a nawet możemy być dumni. Ja ostatnio byłem na festiwalu filmowym w Seattle i tam się niezwykle zdziwiłem, że jakaś Amerykanka podeszła do mnie i rozpoznała mnie właśnie z roli w listach do M, mimo że nawet nie miała korzeni Polski. Obejrzała gdzieś to, więc żyjemy w takich czasach takiej technologii, że tak naprawdę nasza polska kinematografia wychodzi poza granicę swojego języka i jest oglądana gdzie indziej. I te listy do M się tam podobają także. Myślę, że ze względu na swoją atmosferę, na taki ciepełko świąteczne, ale przede wszystkim to, że każdy może siebie odnaleźć w tej wielowątkowej historii, bo tam są różne pokolenia aktorów, więc dla różnych pokoleń widzów jest to adresowane.